Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy i pozdrawiamy słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji Trwam, ale także słuchaczy innych rozgłośni diecezjalnych i zakonnych, którzy dzięki posłudze Radia Maryja łączą się razem z nami. Drodzy Państwo, już za chwilę rozpoczniemy transmisję uroczystej mszy świętej pogrzebowej, sprawowanej w intencji świętej pamięci Jego Eminencji księdza kardynała Józefa Glempa, prymasa seniora Polski. Uroczystej mszy świętej przewodniczyć będzie Jego Eminencja ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski, natomiast homilię wygłosi Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Józef Kowalczyk, prymas Polski, metropolita gnieźnieński. Wszystkich słuchaczy i widzów zapraszamy do łączności z nami, do wspólnej modlitwy ofiarowanej za świętej pamięci Jego Eminencję księdza kardynała Józefa Glempa, prymasa seniora Polski.
imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z duchem Twoim. Jego świętobliwość papież Jan Paweł II skierował na ręce księdza kardynała Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego, okolicznościowy telegram, który odczyta ksiądz arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce. Jego eminencja, kardynał Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski, Warszawa. Zalem przyjąłem wiadomość o śmierci kardynała Józefa Glempa, emerytowanego arcybiskupa grzeszyńskiego i warszawskiego, prymasa Polski. Jednoczę się z Tobą, drogi bracia, z duchowieństwem i wiernymi Kościoła w Polsce w modlitwie dziękczynienia na życie i pasterski trud tego zasłużonego sługi Ewangelii. Caritate in justitia, dla miłości przez sprawiedliwość. To biskupie zawołanie towarzyszyło mu przez całe życie i wyznaczało sposób myślenia, wartościowania, dokonywania wyborów, podejmowania decyzji i kierunki pasterskiego działania. Był sprawiedliwym w duchu swego patrona świętego Józefa i tych, którzy w biblijnej tradycji potrafili wsłuchiwać się w głos Bożego wezwania kierowanego nie tylko do nich osobiście, ale przez nich także do społeczności, do których byli posłani. Taka sprawiedliwość, pełna pokornego dania woli Bożej, była fundamentem jego głębokiej miłości do Boga i człowieka, która była światłem, natchnieniem i mocą w trudnej posłudze przewodzenia Kościołowi w dobie znaczących przemian społecznych i politycznych, jakie miały miejsce w Polsce i w Europie. Ta miłość Boga i Kościoła, troska o życie i godność każdego człowieka sprawiały, że był apostołem jedności, a nie rozłamu, zgody, a nie konfrontacji, wspólnego budowania pomyślnej przyszłości w oparciu o przeszłe, podniosłe i bolesne doświadczenia Kościoła i narodu. Kontynuując dzieło kardynała Stefana Wyszyńskiego w stałej łączności i duchowej więzi z papieżem Janem Pawłem II, z wielką rozwagą pochodził do rozwiązywania wielu spraw i problemów życiopolitycznym, społecznym i religijnym Polaków. Ufając Bożej opatrzności, patrzył z optymizmem w nowe tysiąclecie, w które dane mu było wprowadzać wspólnotę wierzących w Polsce. W ostatnim etapie życia był doświadczony cierpieniem, które znosił z pogodą ducha. Również w tym doświadczeniu pozostał świadkiem zawiezienia dobroci, miłości Wszechmogącego Boga. Osobiście bardzo ceniłem jego szczerą dobroć, prostotę, otwartość i serdeczne oddanie sprawie Kościoła w Polsce i na świecie. Takim pozostanie w mojej pamięci i modlitwie. Niech Pan przyjmie go do swojej chwały. Tobie, czcigodny bracie, polskim kardynałom i biskupom, rodzinie zmarłego, uczestnikom ceremonii pogrzebowej i wszystkim Polakom z serca błogosławię. W
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Watykan, 24 stycznia 2013 roku, Benedykt XVI, papież. Dziś Kościół w Polsce i cała nasza ojczyzna oddaje hołd świętej pamięci kardynałowi Józefowi Glempowi, prymasowi wielkich przełomów. W trudnych czasach komunizmu stawał odważnie i roztropnie po stronie narodu, dążącego do wolności i pełnej niezależności od systemu totalitarnego. Świętej pamięci ksiądz prymas wykazał się wielkim opanowaniem i życiową mądrością w obliczu skrajnych podziałów politycznych. Łagodził wewnętrzne napięcia z wielką roztropnością. W trudnych czasach transformacji ustrojowej dochował wierności Bogu i Kościołowi oraz wielkim sprawom ojczyzny, wiernej chrześcijańskim wartościom. Kontynuował tradycję prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego, umacniając wiarę i ducha narodowego, wspierany przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Dziś stajemy przy jego trumnie, by oddać mu ostatnią posługę, porycając go miłosierdzi Bożemu. Niech ta Eucharystia zjednoczy nas wszystkich i będzie wyrazem naszej wdzięczności Bogu za świętej pamięci prymasa kardynała Józefa Glempa. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Boże, Ty obdarzyłeś biskupią godnością swojego sługę Józefa kardynała i dałeś mu udział w kapłaństwie apostołów. Włącz go na wieki do ich społeczności przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, usłyszałem głos z nieba, który mówił: napisz,
Błogosławieni, którzy w Panu umierają już teraz. Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny. Oto Słowo Boże. W Panu złożyłem całą swą nadzieję. Głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mego. Nachyl Twe ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięć o grzechu, Panie, Panie, któż się ostoi, ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci służono z bojaźnią. Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego Słowie. Dusza moja oczekuje Pana, bardziej niż strażnicy poranka niech Izrael wygląda Pana. Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czy Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Któż z nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie? Głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co jest wysoko, ani co jest głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Oto Słowo Boże. O,
wami. I z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Błogosławieni,
którzy w Panu umierają już teraz. Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny. Słowa Apokalipsy. Drodzy i czcigodni bracia i siostry, uczestnicy tej eucharystycznej ofiary, gromadzimy się dzisiaj w warszawskiej bazylice archikatedralnej, by wraz z całym Kościołem, który jest w Polsce, oddać ostatnią posługę i pożegnać świętej pamięci księdza kardynała Józefa Glempa, długoletniego prymasa Polski. Choć wiedzieliśmy, że ksiądz kardynał Glemp zmaga się z poważną chorobą, wiadomość o jego śmierci zaskoczyła nas wszystkich. Po ludzku czujemy dziś ból i smutek, bo odchodzi od nas człowiek wielkiego autorytetu, mądrości, pasterz według serca Bożego, niestrudzony głosiciel Słowa Bożego i szafarz sakramentów. Ileż w tej pięknej świątyni wypowiedział słów, ileż sakramentów sprawował, ileż wniósł pracy także intelektualnej i fizycznej przy pomocy swoich współpracowników, aby przywrócić piękny wygląd tej świątyni, która została doszczętnie zniszczona w czasie wojny, a dziś jest symbolem naszej woli życia, naszej wiary, naszej nadziei, że teraźniejszość i przyszłość będzie tak piękna, jak wygląd tej świątyni. Choć wiedzieliśmy, że ksiądz kardynał Józef Glemp zmaga się z poważną chorobą, wiadomość o jego śmierci zaskoczyła nas wszystkich. Po ludzku czuliśmy ból i smutek, bo odchodzi od nas człowiek wielkiego autorytetu, mądrości, pasterz według serca Bożego, niestrudzony głosiciel słowa, pociechą w naszych smutnych, znojnych dniach niósł nam, odwołując się do słów apostoła świętego Jana, błogosławieni, którzy w Panu umierają, bo idą wraz z nimi ich czyny. Wielu z nas pamięta dzień 5 lipca 1981 roku, kiedy to Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił w Watykanie biskupa Józefa Glempa, dotychczasowego biskupa warmińskiego, następcą zmarłego kardynała Stefana Wyszyńskiego na stolicach prymasowskiej archidiecezji gnieźnieńskiej i metropolitarnej stolicy w Warszawie na kolejny okres, aż do ukończenia 75 roku życia, jeśli taka wola Boża będzie. Z radością możemy stwierdzić, że w tym wypadku słowa, które powiedziałem, które są zapisem także normy prawnej Kościoła, wywodzą się z psalmu, który mówi summa annorum est septuaginta annos, sed si validi sumus octoginta. Ktoś zapyta, a co będzie, jak ktoś przekroczy octoginta?
życzliwy, wierzący człowiek powiedział, prorokowi zabrakło fantazji. I Bogu dzięki, że zabrakło. I wszystkim tym, którzy przekroczyli oktoginta, życzymy, żeby modlić się za proroka i żeby tej fantazji twórczej jeszcze i natchnienia swoim następcom w proroctwie udzielił. Dwa dni temu, albo raczej dwa dni po wydarzeniu, jakim było spotkanie z Ojcem Świętym, a później dokumenty, które zostały sporządzone, został ogłoszony biskupem warmińsko-mazurskim. Pracował tam przez dwa lata. 9 lipca 1981 roku, kiedy Ojciec Święty jeszcze był w szpitalu rzymskim, czuł potrzebę spotkania się z tym człowiekiem jak najszybciej, ponieważ według jego przekonania on powinien zastąpić prymasa tysiąclecia, wszak wyrósł w jego szkole. Pamiętam osobiście, wiosłem z lotniska księdza kardynała Franciszka, dziś obecnego, ażeby z nim najpierw przeprowadził wstępną rozmowę, a później pojechali do szpitala, gdzie papież przekazał podmiotowi konkretnemu, jakim był biskup Józef Warmiński, wolę, że chciałby, aby podjął zadania arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa Polski i arcybiskupa warszawskiego. Podczas mszy świętej sprawowanej w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie nowy prymas Polski mówił do licznie zgromadzonych wiernych takie słowa. Przychodzę w duchu kardynała Chlonda jako trzeci prymas po wojnie. Kardynał Chlond, będąc podczas wojny z dala, na wygnaniu, w więzieniu, gorąco myślał o ojczyźnie, jakże wtedy cierpiał. Ale kiedy wrócił, tak znał potrzeby swojej arcydiecezji i miał tyle odwagi, miał tyle inicjatywy, że w krótkim czasie po wojnie, wbrew wszelkim przeciwieństwom, dokonał tego, co było podstawowym zadaniem i potrzebą dla naszej ojczyzny. Przychodząc w duchu wielkiego kardynała Wyszyńskiego do Warszawy, mówił, trudno mi nazwać się jego następcą, bo był mi bliski, był dla mnie ojcem, uczyłem się od niego wiele rzeczy. Kardynał Wyszyński konsekrował mnie 50 lat temu, mówi, na biskupa i byłem ostatnim w tym gronie konsekrowanym przez niego. Dlatego moje wielkie uczucia i wielka miłość dla zmarłego księdza kardynała prymasa. I dalej mówił, przychodzę w duchu Maryi, która nawiązała nasze świątynie, nawiedzała je, nawiedzała nasze katedry, której obraz częstochowski w tej katedrze się znajduje. Tak jak ona była nauczycielką poprzednika i poprzednich prymasów, tak proszę ją, aby była im dla mnie. Przychodzę tu do świętego Wojciecha, naszego patrona i męczennika, tego, z którym się tak związałem na Warmii, jako to było w przeszłości, a ja
jak przed 1000 lat, tak i teraz święty Wojciech przechodzi przez parafię i widzi owoce 1000-letniej pracy Kościoła zakorzenioną na Warmii. W tym czasie właśnie była peregrynacja obrazu Matki Boskiej w diecezji warmińskiej. Prymas Józef Glemp podejmował zatem swoją posługę świadom dziedzictwa, jakie zostało mu powierzone, świadomy odpowiedzialności przed Bogiem, przed swoimi wielkimi poprzednikami, przed ludźmi, którzy zostali powierzeni jego pasterskiej pieczy i przed przyszłymi pokoleniami. Ale był również świadomy tego, że w swych zmaganiach nie jest osamotniony. Mógł liczyć na wstawiennictwo modlitewne całego ludu Bożego z takimi przewodnikami w wierze, jak Matka Najświętsza, jak święty Wojciech. Z ufnością więc podjął się tych zadań i mówi: z zaufaniem i nadzieją podjąłem zatem wyznaczone mi przez Boga Bożą opatrzność zadania, a trzeba przyznać, że owe zadania w Polsce w owym czasie były trudne, jakże trudne, a można powiedzieć bardzo trudne. Nie tylko ze względu na sytuację zewnętrzną, jaka była, którą pamiętają wielu z nas tu obecnych. Ale przecież proszę pamiętać, że przejąc dziedzictwo po prymasie tysiąclecia, Stefanie kardynale Wyszyńskim, to było wielkie zadanie. Zastąpić go w słowie i czynie, i w posłudze, to może tylko powiedzieć ten, kto tego doświadczył. On tego doświadczył. Przejąć te zadania w kontekście promieniowania ojcostwa pontyfikatu Jana Pawła II w Europie i na całym świecie równie było zadaniem trudnym, zwłaszcza że odnosiło się wrażenie, a mówię to w oparciu o doświadczenie zewnątrz, że serca i myśli Polaków skierowane były raczej tam, nad Tybr, do tego miejsca, gdzie Polacy z radością i ze smutkiem kierowali swoje myśli. Prymas Glemp jednak zaufał Panu Bogu i podjął się tego wszystkiego i zmierzył się z tymi wyzwaniami. Niezwykle trudną próbą dla młodego prymasa Józefa był dzień 13 grudnia 1951 roku. To jest ogłoszenie stanu wojennego w Polsce. Prymas okazał się jednak człowiekiem pełnym wiary i nadziei, spokojnym, roztropnym. I takiego dzisiaj wspominamy w tym miejscu i w tej katedrze. I za ten spokój, roztropność i mądrość Panu Bogu dziękujemy. Ufał, że dobro, sprawiedliwość i wzajemne zrozumienie ostatecznie zwyciężą. Postrzegał Polaków jako ludzi rozsądnych, ale z drugiej strony wiedział, że gdyby dolał odrobinę oliwy do ognia, mogło być inaczej. I Bogu dzięki, że tej oliwy nie dolał. Prymas okazał się człowiekiem ufnym, dobrym, sprawiedliwym i wzajemnie zrozumienie ostatecznie prowadziło do zwycięstwa. Przestrzegał mimo braku zrozumienia i poparcia ze strony wielu ludzi i środowisk przed
bratobójczym rozlewem krwi. W trudnych dniach stanu wojennego i w latach 80. konsekrowanie i kościołów nie było łatwe, ale też konsekwentne podejmowanie wielu zabiegów, pracy codziennej, by mógł zapanować wzajemne porozumienie, przebaczenie i jedność, też było niełatwe. W tych swoich działaniach był bowiem wiernym swojemu biskupiemu zauwołaniu, już wcześniej zacytowanym Caritate in Justitia, czyli przez sprawiedliwość do miłości. Takie tłumaczenie po polsku ładniej brzmi. Jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski wziął udział w kilku zwyczajnych i nadzwyczajnych synodach biskupów w Rzymie. Szczególnie cenna była jego inicjatywa opracowania nowej edycji katechizmu katolickiego. Ważnymi inicjatywami zmarłego prymasa był drugi synod polski plenarny, który odbył się w latach 1991 do 1992 roku oraz opracowanie programu duszpasterskiego na okres dziesięciolecia przed wielkim jubileuszem roku 2000. Kardynał Glemp przewodniczył także uroczystościom religijnym w kraju i za granicą. Będąc spadkobiercą spuścizny kardynała Chlonda i kardynała Wyszyńskiego, jako duchowy opiekun polskiej emigracji odwiedział środowiska polonijne w różnych krajach świata. Wszędzie usposabiał ludzi do tego, co było cechą normalnego życia sługi Bożego Jana Pawła II w owym czasie. Słowem, rozmową, dialogiem zmieniajmy świat, a nie mieczem i bronią palną. I okazało się, że w wielu wypadkach to twierdzenie i ta postawa Jana Pawła II, głoszona później przez księdza kardynała Józefa, znalazła swoje potwierdzenie. A jeśli od tego było jakieś odstępstwo, to te rany krwawią do dzisiejszego dnia i pewnie będzie trzeba wiele czasu, aż się zagoją. Jego działalność na rzecz Kościoła i Ojczyzny była dostrzegana przez różne gremia organizacyjne. Dnia 21 grudnia 2009 roku prymas senior, tak myśmy go później nazywali, został uhonorowany przez prezydenta, dziś wśród nas obecnego, byłego prezydenta, pana Lecha Kaczyńskiego, najwyższym odznaczeniem, orderem Orła Białego, za co ja osobiście składam mu serdeczne podziękowanie, Bóg zapłaci. Obok swej szerokiej działalności w wymiarach narodowych i państwowych oraz społecznych prowadził, jak każdy biskup, zwyczajne prace duszpasterskie i religijne, okazując się niebywałą gorliwością i pracowitością. Po reorganizacji struktur administracyjnych Kościoła, które jest w Polsce, a które miały miejsce 25 marca 1992 roku na mocy bulli papieskiej Jana Pawła II, Totus Tuus Polonie Populus, przestała istnieć unia personalna między Metropolią Gniezną, Gnieźnieńską i Warszawską, zachowując godność według prawa archidiecezja gnieźnieńska. Ze względu na wyjątkową sytuację, że ksiądz kardynał Józef
nosił ten tytuł przez dłuższy czas przecież, przez ponad 10 lat papież zdyspensował odebrania go tego tytułu, pozostawił mu, podkreślając, że tytułem tym, którym został udekorowany w przeszłości ze względu na archidiecezję gnieźnieńską, musi pełnić jakąś funkcję w archidiecezji, bo ten tytuł jest z Gnieznem związany, i zlecił mu tytuł tak zwanego kustosza Reliquiarum Sancti Adalberti. I tak trwało aż do ukończenia 80. roku życia. Wraz z księdzem prymasem Glempem jako przewodniczącym konferencji Episkopatu Polski skończył się też okres wielkich prymasów Polski, którzy byli równocześnie przewodniczącymi konferencji Episkopatu. Pamiętam list Ojca Świętego skierowany do księdza kardynała Józefa, w którym wyraźnie pisze, że to była decyzja Soboru Watykańskiego II, że przewodniczącym konferencji Episkopatu w danym kościele partykularnym powinien zostać człowiek, biskup z wyboru konferencji plenarnej. I pamiętam sformułowanie, że prymasostwo na tym nic nie straci, jeżeli jeszcze z wyboru zostanie przewodniczącym konferencji Episkopatu. I tak się stało przy pierwszym pięcioleciu. Wychodziło o drugi okres, drugi mandat. W ten czas opowiedziano się za tym, żeby pójść po linii już nowych rozporządzeń Soboru, i został wybrany jego następca, a on został członkiem Rady Stałej, stałym członkiem, seniorem i seniorem przewodniczącym, z którego głosem konferencja Episkopatu się liczyła, i było to rozwiązanie katolickie, chrześcijańskie, żeby nikogo nie zranić. I tak się też stało. Prymas Józef Glemp kontynuował jednak swoją aktywną działalność publiczną, która nadal była bardzo różnorodna i bogata w treści, i poetyckie, i ewangeliczne. Liczne są jego dobre czyny, które wraz z nim dziś idą do Pana. Niełatwe było jego życie. Jak wszyscy wiemy, którzy mieliśmy możliwość zapoznać się z jego życiorysem, było niełatwe i wymagające. Jego posługa prymasowska była w okresie bardzo trudnym, ale mając to usposobienie, to przygotowanie i ten spokój wewnętrzny, zmierzył się ze spokojem w kategoriach wiary, ze wszystkimi wyzwaniami, które przed nim stanęły. Został następcą wielkiego prymasa tysiąclecia, gdy w rzymskim szpitalu ważyły się losy ciężko rannego zamachu Jana Pawła II, a w kraju zniewolonym, znanym wam wszystkim systemie, odczuwało się rosnące napięcie. Musiał się zmierzyć ze złem stanu wojennego, przeprowadzić Kościół przez niełatwe czasy transformacji ustrojowej, a potem nawet za cenę niezrozumienia i odrzucenia odważnie nazwał dobro dobrem, a zło złem. Przypominał w ten sposób swoim rodakom
czym jest prawdziwa wolność, jak należy z niej korzystać i jak należy jej bronić. Jego życie zdaje się być ilustracją słów świętego Pawła, które czytaliśmy dzisiaj w czytaniach liturgicznych. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusa? Utrapienie, ucisk, czy prześladowanie, głód, czy nagość, niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak to jest napisane, z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź, ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Jak mówił w swoim gnieźnieńskim kazaniu młody kiedyś prymas Głęb, zadaniem prymasa jest być przede wszystkim człowiekiem wiary. Każdy kapłan, każdy biskup musi być przede wszystkim świadkiem Jezusa Chrystusa. Musi wierzyć w Niego tak, żeby życie wskazywało na tę wiarę. Przypominaliśmy te słowa w czasie roku wiary, cytując Gnieźnie te jego słowa wypowiedziane 9 lipca 1981 roku. Powyższe słowa, które zostały wypowiedziane u progu posługi prymasowskiej kardynała Józefa Głęba, uczynił on programem swojego życia i służby. Jako świadek wiary, gorliwy biskup i roztropny prymas, oddany posłudze słowa i sakramentu, niestrudzenie przybliżał wiernym Chrystusa. Dziękujemy zatem dziś kardynałowi Józefowi za jego posługę prymasowską, za jego posługę biskupią w Gnieźnie, w Warszawie i wszelką inną duszpasterską w ojczyźnie naszej i na emigracji. Tak wczoraj dziękowaliśmy w Paryżu razem z tamtą wspólnotą, tak przedwczoraj dziękowaliśmy w Rzymie z rzymską wspólnotą w przekonaniu, że Pan Bóg przyjął ofiarę jego życia i pracy i uczynił z niej ofiarę ją sobie. Żegnamy dziś człowieka skromnego, pokornego, który całe swoje życie poświęcił dla dobra Kościoła, który jest w Polsce. Wiedział bowiem, podobnie jak święty Wojciech, którego darzył szczególnym nabożeństwem i do którego wiernie każdego roku pielgrzymował, że ten, kto kocha swoje życie, traci, a kto nienawidzi swoje życie na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Nie są to łatwe słowa Pisma Świętego do pełnego zrozumienia. Egzegeci wiele wysiłku wkładają, aby nam je w sposób zrozumiały przybliżyć, ale w istocie rzeczy oddają autentyczną prawdę. Księże kardynał Józefie, my tu zgromadzeni przyszliśmy po to, ażeby przebiegając myśl o cały okres Twojego życia, o którym tak pięknie pisze Ojciec Święty w książce zatytułowanej Do ludzi w podeszłym wieku, kiedy mówi o pierwszym oddechu, który człowiek chwyta, rodząc się w pewnej szerokości geograficznej i w pewnym środowisku, i o tym ostatnim oddechu, który nie jest nam znany, kiedy u Ciebie też nie był znany. Pamiętam rozmowę 15, kiedy mówiłeś, przecież ja jeszcze nie myślę umierać. I ja też tak myślałem,
że taka jest obiektywna prawda. Wystarczyło kilka dni, a śmierć przyszła w sposób zaskakujący. I na jego grobie i na jego zapisywanej książce znajdzie się znak Omega. Niech Pan go przyjmie do swojej chwały. Niech go obdarzy swoim pokojem. Módlmy się, by Pan czasu i wieczności przyjął swego sługę, szczerze oddanego, na swój sposób realizującego swoje powołanie w duchu wierności, powołaniu i służby Ojczyźnie i konkretnym ludziom, do których został posłany. Niech go przyjmie do wiecznych przybytków i obdarzy go pełnią swej miłości i pokojem wiecznym, który jest naszym celem. Czy się z tym zgadzamy, czy nie? Nie znamy tylko daty. Módlmy się, abyśmy byli na ten czas przygotowani, a Jemu niech Lux Eterna Luceat in Eternum. Amen. Pokornie błagajmy Boga, Ojca Wszechmogącego, który wskrzesił z martwych Jezusa Chrystusa i w dniu ostatecznym przywróci do życia nasze śmiertelne ciała. Módlmy się za Kościół pielgrzymujący przez ziemię do chwały nieba, aby głosił wszystkim Chrystusa, Dawcę życia wiecznego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wierzących w Chrystusa, aby na ziemi żyli dla Niego, zaś po śmierci przebywali z Chrystusem na wieki. Ciebie prosimy. Módlmy się za świętej pamięci księdza kardynała Józefa Prymasa Polski, którego dziś żegnamy. Niech Bóg, któremu zawsze wiernie służył, przyjmie go do swojej światłości. Ciebie prosimy. Niech Bóg w nagrodę za trudy biskupiej, prymasowskiej i kardynalskiej posługi dla Kościoła i naszej Ojczyzny da mu udział w liturgii nieba. Ciebie prosimy. Niech Maryja Królowa Polski wyjdzie mu na spotkanie w progach domu Ojca. Ciebie prosimy. Módlmy się za żyjących tylko życiem ziemskim, aby Bóg swym światłem otworzył ich oczy na życie wieczne. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas przeżywających żałobne uroczystości,
aby Chrystus dał nam żywą wiarę w życie wieczne, wspierał swą łaską na drodze zbawienia i doprowadził do chwały nieba. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże Ojcze, dobroci i miłosierdzia, za przyczyną świętego arcybiskupa Zygmunta, błogosławionych Jana Pawła II i księdza Jerzego, łaskawie nas wysłuchaj. Daj życie wieczne kardynałowi Józefowi Prymasowi Polski, nam zaś daj nadzieję na spotkanie z nim chwale nieba. Przez Chrystusa, Pana naszego. Please.
Wielce siebie moją i waszą ofiarę, przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij ofiarę, którą składamy za Twojego sługę, kardynała Józefa. Na tym świecie dałeś mu godność biskupią. Przyjmij go do społeczności świętych w Królestwie Niebieskim. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Nim zabłysła dla nas nadzieja chwalebnego zmartwychwstania. I choć nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności. Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy. I gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. Dlatego z aniołami, archaniołami oraz ze wszystkimi chórami i niebios głosimy Twoją chwałę. Razem z nimi wołając: Święty, 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 zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.
Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus Pan, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Benedyktem, wszystkimi biskupami tutaj obecnymi oraz całym duchowieństwem. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługa, naszego papieża Benedykta, naszego biskupa Kazimierza, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Pamiętaj o swoim słudze kardynale Józefie, którego dzisiaj z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ten, który przez chrzest został włączony w śmierć Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo.
mam raz, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. To baranek Boży, który gładzi grzech świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego uczt. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie mi rozrzucony. Komunia święta będzie rozdzielana w nawie głównej i w nawach bocznych. Bardzo proszę służby porządkowe o zrobienie stosownych przejść. Do kapłanów koncelebrujących podejdą diakoni z ciałem i krwią Pańską. Osoby przebywające poza katedrą ze względu na warunki atmosferyczne przyjmą komunię świętą po zakończeniu celebry w pobliskich kościołach świętej Anny, Matki Bożej Łaskawej i po zakończeniu liturgii także w archikatedrze.
Módlmy się. Wszechmogący, miłosierny Boże, wysłaj nasze prośby za Twojego sługę, kardynała Józefa, który na ziemi spełnia urząd pasterski w imieniu Chrystusa. Przez tę ofiarę oczyść go z grzechu i daj mu w Chryste Niebieskim miejsce obok Twojego Syna, który żyje i króluje na wieki wieku. Każdy z nas doświadczył wiele dobra ze strony zmarłego księdza kardynała Stefana. Każdy z nas ma swoje własne wspomnienia i doświadczenia. Kardynał Józef Glemp stał się nam bardzo bliski przez swoje słowa, swoją posługę i swoje życie. W imieniu władz państwowych słowo pożegnania wygłosi prezydent Rzeczypospolitej Polski, pan Bronisław Komorowski. Żegnamy dzisiaj kardynała Józefa Glempa, prymasa Polski. Jego życie, działalność i zasługi należą już do historii Kościoła i do historii naszego kraju. On sam stoi już przed Panem wszystkich dziejów. Był prymasem czasów trudnej rzeczywistości, rzeczywistości stanu wojennego i czasów niełatwej, wielkiej zmiany przełomu lat 80. i 90. Był prymasem także okresu wielkiego budowania Polski wolnej i demokratycznej. Przede wszystkim był człowiekiem Kościoła. Przez wiele lat przewodniczył Episkopatowi Polski. Przez wiele lat pełnił szczególną, historycznie ukształtowaną rolę prymasa Polski. Był także dobrym synem ojczyzny, głębokim patriotą, zdolnym do działania nie tylko w imię patriotycznych emocji, ale i w imię racjonalnej oceny sytuacji, spokojnej oceny racji stanu i narodu. W dramatycznym okresie stanu wojennego pragnął ustrzec Polskę przed rozlewem bratniej krwi. A pamiętamy, że krew wtedy się polała i wiemy, że mogło być jej o wiele więcej. Z jego nazwiskiem będzie związana pamięć wielu polskich rodzin, także i mojej rodziny, o opiece i o wsparciu Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich rodzinom. Gdy stało się to możliwe, był zwolennikiem dialogu i porozumienia. Troszczył się o narodową jedność w sprawach najważniejszych. Dzisiaj z odległej już perspektywy widzimy, jak bardzo jego poczucie umiaru i spokojnej odwagi przydało się Polsce w czasach trudnych. Tak samo jak i jego życzliwość, skromność i bezpośredniość w relacjach z ludźmi. To wszystko pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci. Żegnamy kardynała Józefa Glempa, prymasa Polski, z przekonaniem, że dobrze zasłużył się ojczyźnie. W imieniu Rzeczpospolitej składam hołd jego pamięci i moje gorące podziękowania. W imieniu Konferencji Episkopatu Polski przemówi jej przewodniczący ksiądz arcybiskup Józef Michalik, metropolita przemyski.
Czcigodni i szanowni uczestnicy uroczystości pogrzebowych, drodzy bracia i siostry, w tych dniach słyszeliśmy wiele ważnych i mądrych słów refleksji zrodzonych wokół śmierci świętej pamięci księdza kardynała Józefa Glempa, ostatniego prymasa metropolity warszawskiego, i doświadczyliśmy prawdy, że od zmarłych także można się wiele uczyć. Zwłaszcza, że śmierć obiektywizuje spojrzenie na drugiego człowieka, rzuca niejako nowe światło na kogoś, kto już nie może się bronić, wyjaśniać ani uzupełniać. To my sami stajemy się jego rzecznikami i obrońcami. Zmarły kardynał Józef Glemp tak przeszedł przez życie, że niczego nie musiał się wstydzić ani ukrywać. Może ktoś powie, że niekiedy nie dociągał do jego oczekiwań, co o każdym z nas, ludzi, można powiedzieć. Ale w jego życiu jest coś o wiele ważniejszego. On dociągał do wymagań własnego sumienia, dociągał do wymagań wierności prawom Boga i zaleceniom Kościoła, Kościoła, którego był wiernym synem. Konfrater zakonu Paulinów, wierny pielgrzym i czciciel jasnogórskiej królowej Polski, jej nieustannie polecał losy naszej ojczyzny. Przez 23 lata zmarły kardynał prymas był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, a posługę tę przejął w nowej, ciągle zmieniającej się sytuacji. I w tej misji sprawdzał się nieustannie. Cieszył się uznaniem papieży, którzy włączali go do różnych prac dykasterii rzymskich, a biskupi polscy darzyli go zaufaniem i niekłamanym szacunkiem. Warto może dziś zdradzić scenę sprzed 14 lat, kiedy odbywały się wybory przewodniczącego naszej konferencji. Wszyscy wiedzieliśmy, kim jest ksiądz prymas i że może to być według statutów ostatnia jego kadencja. W tajnych wyborach otrzymał wszystkie głosy z wyjątkiem jednego. On sam miał łzy w oczach. Tak, biskupi wiedzieli, kim był dla nas. Wiedzieliśmy i wiemy, kim był dla Kościoła w Polsce. Wiemy, że przez swoją spokojną posługę był potrzebny także naszej ojczyźnie. Dziękujemy dziś Panu Bogu, że pozwolił przede wszystkim nam, biskupom, spotkać tego ofiarnego swego sługę i że przez tak wiele lat, aż do końca, pozwalał nam cieszyć się jego obecnością, radami i przykładem pięknego kapłańskiego życia. Na posługę kapłana składają się jednakże także różne wydarzenia, okoliczności, relacje osobowe i trudy innych ludzi. Dziękuję zatem księdzu kardynałowi Kazimierzowi, arcypasterzowi archidiecezji warszawskiej, duchowieństwu i wiernym tej diecezji. Dziękuję rodzinie, przyjaciołom i wszystkim ludziom, którzy świadczyli pomoc i stworzyli taką atmosferę, w której zmarły ksiądz prymas mógł tak godnie spełnić swoją misję. Księże kardynale prymasie, zostajesz złożony w podziemiach katedry, której chciałeś być wierny aż do końca. Swoją modlitwą umacniaj fundamenty wiary Twego warszawskiego ludu. Módl się za Polskę i za nas, abyśmy zdołali dochować wierności dziedzictwu wiary ojców. Bożemu miłosierdziu całym sercem dziś Ciebie polecamy. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj nam. W imieniu duchowieństwa słowo pożegnania wygłosi ksiądz infułat Stanisław Kur. Był dla nas, księży diecezjalnych i zakonnych,
z Warmii, Gniezna, Warszawy biskupem. Dla wszystkich księży na naszej polskiej ziemi był prymasem i kardynałem świętego rzymskiego kościoła tytułu Matki Boskiej na Zatybrzu. Wielu z nas włączył do kapłaństwa jedynego i najwyższego kapłana Jezusa Chrystusa, udzielając święceń. Purpurę kardynalską szanował i cieszył się nią. Posługę prymasa cenił wysoko, bardzo wysoko i kochał ją. Kiedy jednak spotykaliśmy się z nim, kiedy stawaliśmy przed nim, widzieliśmy człowieka, który te wielkie urzędy i godności pełnił z ewangeliczną prostotą. Spośród wielu poleceń, jakie nasz Pan Jezus Chrystus skierował do nas, swoich uczniów i sług, może najlepiej dosłyszał i najpełniej spełniał to słowo. Bądźcie prości jak gołębice. Stajemy dzisiaj wobec Jego prostej trumny i modlimy się gorąco o wieczną chwałę dla prostego sługi Pana. Dziękujemy za Jego obecność wśród nas i dla nas. W imieniu sióstr zakonnych i osób konsekrowanych księdza prymasa pożegna siostra Cecylia Falkowska, przełożona prowincjalna sióstr Elżbietanek. Pragnę w imieniu wszystkich sióstr, czyli Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, Czynnych i Kontemplacyjnych, Instytutów Świeckich oraz osób konsekrowanych żyjących w samotności z całego serca podziękować najdostojniejszemu księdzu kardynałowi prymasowi za dobroć, szacunek, wyrozumiałość i uznanie dla naszych form życia oddanego Panu Bogu i ludziom. Wyrażam także wdzięczność za ojcowską wyrozumiałość i stawianie wysokich wymagań, aby nasze życie stawało się bardziej zbliżone do ewangelicznego, a posługa ludziom, by bardziej odzwierciedlała dobroć Boga. Dziękujemy za chętne przewodniczenie różnym naszym uroczystościom, za pełne życzliwości nawiedzanie naszych klasztorów, domów i różnych dzieł przez nas prowadzonych w kraju, a także poza granicami ojczyzny oraz umacnianie nas swoim błogosławieństwem i modlitwą. Jednocześnie w imieniu Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety, mojego zgromadzenia, pragnę wyrazić głęboką wdzięczność za okazywane zaufanie przez czas posługi księdzu kardynałowi prymasowi. Słowa szczerej wdzięczności
potwierdzamy modlitwą o wieczną radość kochanego księdza prymasa. Szanownej rodzinie zmarłego czcigodnego księdza kardynała, włączając to również panów profesorów leczących, składam serdeczne słowa współczucia, wdzięczności i bliskości. W imieniu wszystkich wiernych świeckich słowo pożegnania wygłosi pan dr Konstanty Radziwiłł, członek Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Warszawskiej. Eminencjo, kochany księże prymasie, wiele lat temu tymi samymi słowami w jednej z naszych parafii ursynowskich na warszawskim Ursynowie witaliśmy cię całą rodziną. I pewnie pamiętasz, jak wtedy jeden z naszych małych synków kilkuletnich coś tam paplał do ciebie, nie mogłeś tego zrozumieć. Dzisiaj znowu jesteśmy wokół ciebie, całą rodziną. On też tu jest. Jest już dorosłym mężczyzną. I w imieniu wiernych archidiecezji warszawskiej, gromadzących się tutaj w tym trochę cieplejszym twoim kościele, a także na zimnych ulicach, żegnamy cię jako naszego wieloletniego pasterza. Funkcję sprawowałeś w czasach trudnych zmian, w których wielu z nas uległo pokusom, poszło za złudnymi nadziejami, gubiło się często. Wielu oskarżało cię, że nie dość stanowczo odpowiadasz na ludzkie oczekiwania, a ty spokojnie trwałeś przy Chrystusie, jego Matce, wskazując nam, zagubionym często, niezmienny azymut przywiązania do Boga i zawierzenia jego miłosierdziu. Jak przez minione dekady wspierałeś nas swoją modlitwą, tak my teraz prosimy o wieczną nagrodę dla ciebie. Dziękujemy za twoje nauczanie na temat opatrzności Bożej, która czuwa nad nami nieustannie. Maryi, tak ważnej w życiu Polaków, wartości rodziny, będącej szkołą miłości i wreszcie cierpienia, którego sens i godność można odczytać tylko w jedności z Chrystusem. Obiecujemy pielęgnować dziedzictwo twoich słów we wszystkich naszych powołaniach, jako ojcowie i synowie, matki i córki, lekarze, nauczyciele, wojskowi, policjanci, rolnicy, ludzie wszystkich zawodów i powołań, ludzie wykształceni i prości, działacze organizacji pozarządowych, które tak mocno wspierałeś, ludzie wszystkich stanów, wierni, wszyscy wierni twojej archidiecezji. A ty, mimo że już w inny sposób, bądź z nami i prosimy cię, wspieraj nas. Jest moim pragnieniem, aby w godzinę pogrzebu mojego poprzednika na stolicy arcybiskupiej w Warszawie wypowiedzieć słowa podziękowania. Wiele zawdzięczam mu Kościół w Polsce, Kościół powszechny, szczególnie Kościół warszawski i gnieźnieński. Wiele zawdzięczam mu Warszawa i Polska. Wiele zawdzięczam mu ja, jako jego następca na stolicy arcybiskupów warszawskich. Przede wszystkim dziękuję samemu Bogu, że w czasach trudnych i niepewnych dał swojemu ludowi takiego pasterza. Za jego życie i dzieło, za wszystko, kim był i czego dokonał dla Kościoła Polski i naszej archidiecezji, niech będzie Bóg uwielbiony. Pokornie użyczam mu swojego głosu,
by podziękować w jego imieniu tym wszystkim, których wymienił w swoim jasnym, klarownym testamencie, w którym napisał między innymi. Napisałem kilka testamentów, miały one swój walor w określonych okolicznościach. Obecnie, na kilka dni przed trudną operacją i ewentualnym długim leczeniem, jako senior, były arcybiskup warszawski, kardynał Józef Glemp, wyrażam wolę odnośnie do zasobów, jakimi dysponuję, z gorącą prośbą do jego eminencji o życzliwe i racjonalne spełnienie tego postanowienia. Najpierw dziękuję Bogu za łaskę wiary i skutki z niej płynące, które mnie niegodnego doprowadziły do przyjęcia sukcesji prymasowskiej po słudze Bożym prymasie tysiąclecia, kardynale Stefanie Wyszyńskim, arcybiskupie gnieźnieńskim i warszawskim. Mimo słabości i grzeszności nie miałem przerw w wierze. Zachowałem zawsze żywą więź z Bogiem, cześć do Matki Najświętszej i świadomość przynależności do Kościoła katolickiego. Przechodząc z życia świeckiego na drogę przygotowania do kapłaństwa, zawierzyłem moją służbę świętemu Wojciechowi. Był to akt młodzieńczy, prywatny, ale głęboki. Święty Wojciech patronował mi przy podejmowaniu dalszych decyzji. Dziękuję moim pobożnym rodzicom za dar życia i za budzenie ideałów, które pozwoliły dążyć do wydobycia się z biedy i miernoty kształtowanej przez okupację i późniejszy chaos w ojczyźnie, a skierowanie mnie do służby Kościołowi. Dziękuję wszystkim nauczycielom świeckim i duchownym. Spośród duchownych wymieniam kapłanów, którzy przeżyli obozy koncentracyjne. Oni emanowali dojrzałym spojrzeniem na świat przez Boga stworzony i na jego rozwój. Na moją formację duchową ośmielam się to mówić pokornie. Mieli wpływ sługa Boży, prymas Stefan Wyszyński oraz kardynał Karol Wojtyła, dziś błogosławiony Jan Paweł II. Żywię do nich ludzką i nadprzyrodzoną cześć. Szczerym dziękczynieniem obejmuję duchowieństwo i wiernych diecezji warmińskiej w jej poprzednich granicach, jak i archidiecezji gnieźnieńskiej i warszawskiej. Nauczyłem się przez posługę biskupią nie tylko wypełniania zadań pasterskich, ale także nauczyłem się poznawać Polskę w jej różnych uwarunkowaniach historycznych. W tych kościołach partykularnych doświadczyłem wiele miłości, zwłaszcza ze strony duchownych, szczerej życzliwości. Jestem pod wrażeniem gorliwości wielu kapłanów, których oddanie Chrystusowi przez Maryję jest ciche i bez rozgłosu. W mojej posłudze prymasowskiej osobną stronicę zajmuje Jasna Góra i wszystkie formy czci dla Bogu Rodzicy tam podejmowane. Włączałem się z podziwem w posługę, jaką wypełniają w Narodowym Sanktuarium ojcowie Paulini. Idąc za wzorem moich poprzedników w prymasostwie, zwłaszcza prymasa Wyszyńskiego, uważałem, że zadania przewodniczącego episkopatu zamykają się w ramach statutu, zaś głoszenie Słowa Bożego na Jasnej Górze należy do religijnej tradycji prymasów w posłudze ludowi Bożemu w Polsce. Moją wielką radością było głosić Ewangelię tak na wałach Jasnej Góry, jak i przed uroczystościami kościelnymi w Telewizji Polskiej, o co zawsze zabiegałem. Na Jasnej Górze uczyłem się kochać Polskę, rozumieć jej dzieje w łaskawej opatrzności Boga. Moją pamięcią i modlitwą obejmuję naszych rodaków na wszystkich kontynentach zamieszkałego globu. Ich miłość do Polski niekiedy może nas zawstydzać, a oczekiwanie, że Polska będzie Polską, jest tam potężne. Odwiedziłem nie tylko rodaków, ale także kraje misyjne. Zawsze znajdowali się przyjaciele i ofiarni ludzie, którzy finansowali moje podróże i wspomagali Polskę tak w potrzebach religijnych, jak i kulturalnych. Od siebie pragnę dodać,
że osobiście bardzo dziękuję Bogu za księdza kardynała Józefa i jego relację do mnie, a także moją relację do niego. I mogę ją oddać w słowach starszy, doświadczony brat w biskupstwie, który wiele pomagał, radził roztropnie i mądrze, ale wtedy radził, gdy został o to poproszony. I cieszył się ze wszystkiego dobrego, co działo się w Kościele i w Polsce. Życzyłbym wszystkim mieć takiego poprzednika, a w moim wypadku takiego biskupa seniora. Jako gospodarz dzisiejszej uroczystości pragnę podziękować wszystkim uczestnikom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania i przebiegu tego uroczystego pogrzebu. W pierwszym rzędzie dziękuję dostojnym gościom, przybyłym z kraju i z zagranicy, w tym 10 kardynałom Kościoła Powszechnego. Dziękuję księdzu prymasowi za obecność i dzisiejsze kazanie. Księdzu arcybiskupowi Celestino Miliore, nuncjuszowi apostolskiemu w Polsce za słowa telegramu od Ojca Świętego i wczorajsze przewodniczenie mszy świętej. Księdzu arcybiskupowi Józefowi Michalikowi za obecność, dzisiejsze słowa pożegnania i wczorajszą homilię. Dziękuję wszystkim księżom, arcybiskupom i biskupom z Polski i z zagranicy. Dziękuję panu prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Bronisławowi Komorowskiemu za obecność dzisiaj, a także za stałe zainteresowanie się zdrowiem księdza kardynała i odwiedzenie go na kilka dni przed jego śmiercią. Dziękuję pierwszemu prezydentowi Wolnej Rzeczypospolitej panu Lechowi Wałęsie. Dziękuję marszałkom Sejmu i Senatu, przedstawicielom władz parlamentarnych polskich i europejskich, rządowych, samorządowych, wojewódzkich, przedstawicielom miasta stołecznego Warszawy z panią prezydent na czele, miast, z którymi życie związało się i związało księdza prymasa, których przedstawiciele są tutaj dzisiaj obecni i nawet nie potrafię ich wymienić. Dziękuję przedstawicielom Korpusu Dyplomatycznego w Polsce, dziękuję pani ambasador przy Stolicy Apostolskiej. Dziękuję kapłanom warszawskim, gnieźnieńskim, warmińskim, łowickim, warszawsko-praskim, kapłanom z innych diecezji Polski, kapłanom zakonnym i siostrom zakonnym, wśród których jest tak wiele osób bliskich zmarłemu prymasowi. Dziękuję ruchom kościelnym, stowarzyszeniom, organizacjom, harcerzom, zakonom rycerskim, wszystkim związanym ze zmarłym księdzem prymasem. Dziękuję wszystkim rektorom warszawskich uczelni i wielu rektorom uczelni polskich, którzy są dzisiaj tutaj obecni. Wszystkim biernym, obecnym na dzisiejszym pogrzebie i tak licznie zgromadzących się na modlitwie za swojego zmarłego biskupa w tych dniach. W sobotę w kościele wśród wizytek przez cały dzień przeszło tysiące ludzi i w niedzielę w kościele Świętego Krzyża w Warszawie oraz wszystkim, którzy tak licznie uczestniczyli w kondukcie na krakowskim przedmieściu. Dziękuję księżom misjonarzom, siostrom wizytkom, archikatedrze, wszystkim seminariom warszawskim, wspólnotom religijnym i organizacjom kościelnym i świeckim, a także najbliższym moim współpracownikom z kurii. Szczególne podziękowania kieruję do wszystkich służb zaangażowanych w przygotowanie dzisiejszej uroczystości i dwóch dni poprzednich. Urzędowi Miasta Stołecznego Warszawy, Wojsku Polskiemu, Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, harcerzom, chórom, wszystkim służbom, których udział przyczynił się do sprawnego i godnego przebiegu dzisiejszej uroczystości. W tych podziękowaniach pragnę wyróżnić osoby związane z opieką nad księdzem prymasem, szczególnie w ostatnim roku, a jeszcze bardziej w ostatnich miesiącach i tygodniach jego życia i choroby. Dziękuję panu profesorowi Janowi Dzieńczewskiemu, dziękuję panu profesorowi Wojciechowi Noszczykowi, profesorom, lekarzom i pielęgniarkom Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc na Płockiej, a także lekarzom Szpitala Onkologicznego na Ursynowie. Najbliższym współpracownikom, opiekunom i domownikom księdza prymasa, siostrom elżbietankom, Danieli i Pii, księdzu Krzysztofowi Pawlinie i księdzu Piotrowi Wierzbickiemu. Dziękuję rodzinie, braciom,
a nade wszystko siostrze pani Stanisławie, za bliskość w całej posłudze księdza prymasa i troskliwą opiekę w czasie choroby. Bardzo dziękuję wszystkim mediom, które w sposób serdeczny, ciepły w ostatnich dniach przybliżyły nam osobę księdza prymasa i relacjonowały przebieg uroczystości pogrzebowe. Szczególnie dziękuję telewizji publicznej za bezpośrednie transmisje mszy świętej sobotniej, wczorajszej niedzielnej oraz dzisiejszego pogrzebu. Na zakończenie raz jeszcze pragnę oddać głos księdzu prymasowi. Kończąc swój testament napisał: gorąco przepraszam wszystkich braci i siostry za przykrości wyrządzone brakiem należnej miłości. Nie zawsze potrafiłem docenić wysiłki i poświęcenie wielu. Żałuję za słowa pochopnej krytyki, za zaniedbania i słabości. Na tle moich ułomności wychodzą jaśniej wyświadczone mi dobrodziejstwa. Taki był nasz ksiądz prymas. Jeszcze raz wszystkim dziękuję i wypowiadam wielką prośbę do Boga. Panie Boże, zapłać księdzu prymasowi za wszystko, kim był i za wszystko, co w swoim życiu pozostawił. Rozpoczynają się obrzędy ostatniego pożegnania. Przewodniczyć im będzie ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Następnie uformuje się orszak i trumna z ciałem księdza kardynała prymasa Glempa zostanie przeniesiona do krypty arcybiskupów warszawskich, gdzie odbędą się modlitwy nad grobem. Pozostajemy na swoich miejscach. Tylko wyznaczone osoby i przedstawiciele rodziny włączają się w orszak do grobu. Nasz brat, kardynał Józef, zasnął w pokoju z Chrystusem. Z wiarą i nadzieją życia wiecznego polecajmy go miłosierdziu Bożemu. Prośmy Boga, aby kardynał Józef, który przez chrzest stał się przybranym dzieckiem Bożym i w ciągu życia karmił się ciałem Chrystusa, teraz został wezwany na ucztę dzieci Bożych w niebie i razem ze świętymi stał się dziedzicem obiecanej nagrody wiecznej. Módlmy się do Boga także za nas, pogrążonych w żałobie, abyśmy razem z naszym bratem mogli wyjść naprzeciw Chrystusa, gdy On, życie nasze, objawi się w chwale. Niech tam od nadzieja przenika nasze skupienie i naszą modlitwę. Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw. Mieszkańcy chwały, wszyscy święci Boży, z obłoków jasnych wejdźcie aniołowie, rzeszów zbawionych śpieszcie na spotkanie. A jeśli orszak niech po dusze przyjmie, uniesie z ziemi kuchy żywą nieba, a miejsca wionych niech ją zaprowadzi. Przed oblicze Boże.
Wszechmogący Bóg odrodził Cię z wody i Ducha Świętego na życie wieczne. Niech zatem dopełni dzieła, które rozpoczął na Chrzcie Świętym. Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego, niech Bóg przyjmie Cię do swojej chwały. Tobie, Boże, polecamy naszego brata, kardynała Józefa i prosimy Cię, Ojcze pełen miłosierdzia, odpuść mu grzechy, które popełnił z ludzkiej ułomności, aby umarły dla świata, żył dla Ciebie, przez Chrystusa, Pana naszego.
swego błagania. Bo skłonił ku mnie swe ucho w dniu, w którym chrześcijański obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego. Z wiarą błagajmy Boga, dla którego wszystko żyje, aby ciało naszego brata, kardynała Józefa, wskrzesił w chwale i powołał go do społeczności świętych. Prośmy o to w chwili cichej modlitwy. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: ja jestem zmartwychwstanie i życie, kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ożywieni tą wiarą, módlmy się wspólnie do Zbawiciela za naszego brata. Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza. Pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią kardynała Józefa. Jezu, Ty wskrzeszałeś zmarłych do życia, obdasz naszego brata życiem wiecznym. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obiecałeś zbawienie pokutującym, wprowadź naszego brata do nieba. Wysłuchaj nas, Panie.
Jezu, Ty obmyłeś naszego brata wodą chrztu i w sakramencie bierzmowania obdarzyłeś go Duchem Świętym. Przyjmij go do grona swoich wybranych. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty pozwoliłeś swojemu słudze składać eucharystyczną ofiarę. Spraw, aby Ciebie chwalił na wieki. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty widzisz, że cierpimy z powodu śmierci naszego brata. Daj nam pociechę płynącą z wiary i umocnij w nas nadzieję życia wiecznego. Wysłuchaj nas, Panie. Zjednoczeni z wszystkimi wiernymi, którzy nas poprzedzili do wiecznej Ojczyzny, módlmy się tak, jak nas nauczył nasz Zbawiciel. Ojcze nasz, Boże, Ty dajesz ludziom życie i zmartwychwstanie. Wysłuchaj prośby, które my grzeszni. Z bólem zanosimy za Twojego sługę, kardynała Józefa. Wyzwól go z więzów śmierci i daj mu udział w radościach raju z Twoimi świętymi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. Amen. Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechów, a wszystkim zmarłym światła i pokoju. Amen. Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, który prawdziwie zmartwychwstał. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech Bóg da Tobie pić ze źródła wody życia. Prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan Cię wskrzesi w dniu ostatnim. Żyj w pokoju. Złożymy ciało naszego brata w grobie. Ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych, i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego, ciała uwielbionego, ufamy, że wskrzesi ciało naszego brata, gdy przyjdzie w chwale. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita et spes nostra salve, ad te clamamus, exules filii rebe, ad te suspiramus, gementes et ventes, in hac adiutus.
ciało księdza kardynała Józefa spoczęło w krypcie archikatedry warszawskiej. Pół godziny po zakończeniu uroczystości krypta będzie udostępniona wiernym. Prosimy o cierpliwość i stosowanie się do zaleceń służb porządkowych. Księża kardynałowie, biskupi, arcybiskupi oraz przedstawiciele rodziny zmarłego i zaproszeni goście są zaproszeni do domu arcybiskupa warszawskiego. Księża spoza diecezji warszawskiej oraz zgłoszone oficjalne delegacje są zaproszeni na posiłek w seminarium duchownym przy krakowskim przedmieściu 52/54. Trwajmy w modlitwie i niech nasze serca będą otwarte na dar, jaki otrzymaliśmy za pośrednictwem księdza kardynała Józefa Glemba. Dobiegły końca uroczystości pogrzebowe kardynała Józefa Glempa, prymasa Polski seniora. Uroczystej mszy świętej pogrzebowej sprawowanej w Bazylice Archikatedralnej pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Warszawie przewodniczył jego eminencja ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. Natomiast homilię wygłosił jego ekscelencja ksiądz arcybiskup Józef Kowalczyk, prymas Polski, metropolita gnieźnieński. Obrzędom pogrzebowym przewodniczył jego eminencja ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawskim. Wszystkim słuchaczom Radia Maryja, widzom telewizji Trwam, dziękujemy za dar wspólnej modlitwy ofiarowanej za świętej pamięci kardynała Józefa Glempa, prymasa Polski, seniora.